Jan Kasprowicz o śpiących rycerzach w Tatrach. Przewędrowałem w życiu wiele świata. Góry widziałem niebotyczne, pokryte nietającymi nigdy lodami. Widywałem rzeki tak szerokie, że trzeba całe niemal godziny, aby łodziom przepłynąć z jednego brzegu na drugi. Siadywałem po dolinach tak cudnych, że ziemia wydawała mi się rajem. Patrzyłem na tęcze, które z fali rozbitej na drobne pyły ogromne tworzą wodospady. A przecież tęsknota nie ma nigdzie takiego wytchnienia jak w naszych Tatrach. Urok posiadają niewypowiedziany te nagi granitowe szczyty, te ciemne lasy świerkowe, od wieków ludzką nietknięte siekierą, te kępy kosodrzewiny rosnące na zielonych upłazach, te szumne, głośne siklawice, czyli potoki, po stromych spadające głazach, te turnie, przedziwne poszarpane kształty, te bujne trawy, te stada pasące się latem po halach, ci bacowie i juchasi, to jest pasterze i pastuszkowie, strzegący owiec po murawach lub pod wieczór spędzający je do ogrodzisk. Słońce tu świeci promieniście, wichry szaleją potężniej, mgły przelewają się kłębami tak potwornymi, że zda się nieraz, jakby chciały te wszystkie góry naokoło przygnieść, zmiażdżyć wilgotnym ciężarem. A przytem pełno tu jest powieści, których człowiek radby słuchał bez końca, tak są piękne i tak głęboką nieraz myśl ukrywają w sobie. Zapewne nie ja sam, lecz także wielu innych wędrowników po górach lubi najbardziej Dolinę Kościeliską. Przed laty, zawitawszy do niej po raz pierwszy, stanąłem na moście rzuconym przez potok i przyglądałem się rycerzowi wykutemu w szarej skale. W szyszaku na głowie, ze skrzydłami u ramion, z mieczem w ręku, pochylił się ten kamienny bohater i śpi. Zadumawszy się nad tą postacią, anim spostrzegł, kiedy za mną stanął długowłosy, osiwiały góral i rzekł: przypatrujecie się, panie, tej postaci, a pewno nie wiecie, co oznacza. Wykuli ją tu na pamiątkę, że w tych skaliskach wielkiej bykości u pieczarze uśpione leży wojsko, podobnoć polskie, a przywędrowało to od Krakowa czy gdzieś od Poznania i Gniezna. Przewodził mu król, znamienity, przesławny, od naszych dziadów i pradziadów mamy wieści, że nazywał się Chorobry. Za naszej pamięci nikt tego wojska tu nie ujrzał, bośmy jeszcze niegodni, lecz przed wiekami był tu we wsi Kościeliskach czy też Zakopanem mały chłopaczek, który na lato wyganiał stado ojcowskie do tej doliny na pastwisko. Owce szczypały sobie trawę, pilnował ich biały, piękny pies owczarski, a chłopiec, że był zręczny i niesłaby, wspinał się po tych skałach, zrywał szarotki i dzwonki, czasem i korzeń goryczkowy, dobry na leki, spod ziemi wygrzebywał. Przeróżne też napotykał jaskinie, do których przed nim nikt jeszcze nie dotarł. Pewnego razu zabłąkał się w ustroń nieznaną, niedostępną, strasznie czarną urwiska, oślizły od wody śniegowej, strzelające ku niebu spośród gęstwi kosodrzewiny, siwych świerków, drobnych żwirków i takich złomów kamienistych, że i 100 koni nie ruszyłoby ich z miejsca. Rozejrzał się naokoło. Wszędy pustosz, ani śladu ścieżynki, którą przed chwilą przybył. Z początku przeraził się, ale po chwili pomyślał: kiedym tu doszedł, to i wrócę, jak nie tą, to inną drogą. I aby dodać sobie odwagi, a może i z uciechy, że z tej wyżyny ujrzał całą dolinę wartkim, przeciętą potokiem, a poza nią przeszli wzdłuż wszystkie niemal szczyty, jakie są w Tatrach, huknął na góry, na lasy, huknął raz i drugi. Odezwało się echo, huknął po raz trzeci i skamieniał. Zdało mu się, że słyszy organy, które jakby grały wewnątrz turni. Bywał nieraz w kościele, w niedalekim Chochołowie albo i Czarnym Dunajcu. W Zakopanem świątynia Boża wówczas jeszcze nie istniała,
ale równie potężnej muzyki nigdy jeszcze nie słyszał. Mury rozwaliłyby się od takiego głosu chyba na 10 albo i na 100 zagrano mu organach. W tej samej chwili rozstąpiły się głaźne ściany z przeraźliwym rozwarły się trzaskiem i łomotem. I przed oczami pastuszka niewidziane wyrosło zjawisko. Olbrzym, cały zakuty w zbroi, z szyszakiem na głowie, ze skrzydłami u ramion, z ogromnym, prostym, szerokim mieczem w dłoni. Stanął ten rycerz w słońcu jak w złocie i zawołał. Kto śmiela się budzić nas ze snu wiekowego? Czy nadszedł już czas? Ale chłopiec oniemiały z przerażenia, odpowiedzi żadnej dać nie mógł, bo też i pytania tego jeszcze nie rozumiał. Rycerz zaś, spostrzegłszy jego przestrach, powiada. Nie lękaj się, nic złego ci nie uczynię, bo mnie zbójnik, tylko wojownik, który krew przelewał za ojczyznę, a potem razem z towarzyszami przyszedł w te skały na sen wiekowy, aby się zbudzić do życia, gdy ludzie staną się tak dobrzy jak ty, bo widzę, że jesteś dobry. Gdy nabiorą takiej wiary i mądrości, że już nie będą mogli znieść jarzma, co ich gniecie. A gdy do tego dojdzie, wówczas zjawi się taki drugi chłopaczek jak ty, wybrany z 1000 albo i z 1000, bo musi być najgodniejszy. Zapuka do bramy złocistej i wielkim zawoła głosem. Wstańcie, rycerze, ze snu wiekowego! Wstańcie i spłyńcie w doliny pomiędzy ludzi, którzy stali się już dobrzy i mądrzy i wielką mają wiarę, a pod panowaniem złego żadnym sposobem żyć już nie chcą dłużej. Wstańcie, rycerze skrzydlaci, podobni do aniołów z nieba. My to usłyszymy i uwierzymy, gdyż skłamać on nie skłamie. Rumaki nasze zaprzemy ostrogami i zdobytym mieczem w dłoni popędzimy w świat jak wicher, jak burza. Zerwie się naokoło szum ogromny, świerki jak rżysko łamać się będą pod kopytami naszych wierzchowców. Wielkie głazy polecą ze szczytów jak drobne kamyki. Potoki jeziora podniosą się ze swych łożysk i lejów, mgły się zakłębią tak, że świata spod nich widać nie będzie. Całe niebo i ziemia zatrzęsie się od grzmotów. Błyskawice krzyżować się będą jak miecze, ongi zastępów niebieskich, co walczyły z szatanami. Pioruny walić będą bez ustanku. Przestrach pójdzie po wszystkim, co żyje. Lecz po tym nastanie spokój. Gromy ucichną, potoki jeziora ułożą się w błękity. Mgły w srebrną przemienią się rosem, błyszczącą na trawach i kwiatach i iglicach drzew świerkowych. Złote na niebie zajaśnieje słońce, a ludzie, zbawieni z niewoli, pieśni radosne zaśpiewają i dziękować będą niebiosom za cudowne zwycięstwo. Tak mówił rycerz, a pastuszek słuchał tego jakby dziwa. Upadł przed nim na kolana i rzecze: udam się między ludzi. Pójdę choćby na krańce świata i obwieszczę im, com słyszał. A chciałbym też zdobyć taką wiarę i taką mądrość, iżbym ich mógł tej wielkiej wiary i tej wielkiej mądrości potrzebnej do wyzwolenia nauczyć. Podniósł go wojownik z ziemi i rzecze: dostąpisz jeszcze tej łaski, że zobaczysz nas wszystkich razem, abyś do ludzi braci swojej zawołał. Wierzcie mi, bracia moi, bom zbrojnych mężów tych na własne widział oczy. I z temi słowy powiódł go do jaskini napełnionej światłością, a jaskinia była tak rozległą, że kilka godzin nie wystarczy, aby ją przejść, stokroć obszerniejsza niż ona grota w kobylim wierchu na Spiżu pod Białą. Ściany powyżłabiane, najdziwaczniejsze kształty. Ni to kwiaty, ni to drzewa, ni to ściekające fale, ni to figury przecudne. Z góry zwieszały się jakby w kamień obrócone złotogłowia,
co tu ich pełno rośnie w Tatrach, albo paprocie przeróżne i inne zioła. Z ziemi wyrastały żółtawe, przejrzyste, niby alabaster, głaźne pnie, jakby jakichś świerków obdartych z gałęzi, a tak dźwięczące, że kiedy rycerz, co wędrował z pastuszkiem, dotknął się ich przypadkowo, to po całej jaskini rozlegało się najgłośniejsze brzmienie organów. Przebyli kilka krużganków, natrafili na kaplice, na ołtarze ze złocistego głazu, na skamieniałe wodotryski, na błękitne jeziora i stawy, a w niektórych miejscach jakby na nagrobki rozrzucone po cmentarzysku. Aż wreszcie wkroczyli do sali tak wielkiej, że jej okiem nie wymierzysz. I tutaj ów pastuszek, już ośmielony, ujrzał przed sobą obraz, jakiego ani przed tym, ani potem w życiu nie oglądał. Nieprzeliczone rzędy rycerzy w hełmach i zbrojach pozłocistych, ze skrzydłami u ramion, z szerokimi mieczami w ręku, na pięknych siedziały rumakach, przyodzianych kosztownymi kobiercami i skórami, z lampartów, lwów i tygrysów. Na łbach konie te miały pęki wspaniałych piór, a podkowy ze złota. Na widok rycerza wartownika przeszło drżenie po szeregach, konie zaparskały, a ona zbrojna husaria poprawiła się na siodłach wysadzanych turkusami. Nie odezwał się jednak żaden głos, tylko wszyscy z wodzem królewskim na czele pytające w przybyłych wlepili spojrzenie. A gdy rycerz krótkie rzucił hasło: jeszcze nie! Od razu bojowe hufy te skamieniały, przytulone do karków końskich, na nowo zasnęły i śpią tak od wieków. Zasiem z chłopczykiem stało się tak. Rycerz nim zasnął, kazał mu tą samą drogą wrócić na świat. Nigdy już tutaj, powiedział, nie będziesz. Miejsca tego nie szukaj, bo go nie znajdziesz. Z trzaskiem zawarła się za pastuszkiem złocista brama, zapadła się od razu w ziemię. Skały się spoiły, owinięte kosodrzewiną i świerkami, i błyszczały na nich dalej szarotki i dzwonki. Zszedłszy ku stadu, które pasło się strzeżone przez pięknego, białego psa owczarka, pastuszek przemyślał nad tym, co widział i słyszał. I naprzód wiadomość o wszystkim dał ojcu, że musi iść między ludzi i uczyć ich wielkiej wiary i wielkiej mądrości, aby wszystko spełniło się tak, jak mu rycerz o tej świętej godzinie wyzwolenia wyprorokował. A ten, ponieważ człowiek dobry był, powiada: znać jesteś w łaskach u Boga, boś na własne oczy oglądał i na własne uszy posłyszał, co my tylko ze starodawnej znamy opowieści. Ale jakże ty ludzi będziesz uczył wielkiej wiary i wielkiej mądrości, kiedyś sam tego nieświadomy? Do szkół pójdziesz, oświecenia nabierzesz, a potem głosić będziesz tę cudną prawdę. I tak było. Pastuszek wyrósł na mędrca, a że dla siebie niczego nie pragnął, jeno żyć chciał dla drugich, udał się w świat, w miasta i wioski i naprawiał ludzi. Siły jednak za mało posiadał, a życie za krótkie, iżby wszystkiego dokonał. Poszły za nim tysiące i pójdą jeszcze tysiące, ale dopóki wszyscy do ostatniego człowieka nie przejmą się jego nauką, nie spełni się proroctwo o śpiącym wojsku. Myśmy dotąd jeszcze niegodni. Nie wiemy na pewno, w której skale cud się ten mieści, lecz mamy nadzieję i ufność, że już niedługo mądrość i wiara wyzwolenie po świecie się rozkrzewi i że wtedy natchnie Bóg takiego chłopaczka jak tamten, że chłopaczek ten znajdzie ową jaskinię, do bramy złocistej zapuka i będzie mógł śpiącym rycerzom słowa powiedzieć niekłamliwe. Już czas!